Jakie słowa padły z ust ojca Amadeusza Ferrariego w twoją stronę? Roz***cie. On do mnie patrzy w narożniku i ty wiecie. Co to w ogóle za słowa, ty? Gość, do którego całe życie z szacunkiem podchodziłem, nigdy go nie obraziłem, on do mnie takie teksty, ty. Amadeusz ci powiedział coś po tej walce? Rozmawialiście? Czy to jest, myślisz, że to jest zachowanie? Normalne? Nie, no Amadeusz oczywiście, że przegra. Ale Amadeusz awansował dalej, tak? To jest pewne. Tak. Nic więcej do powiedzenia nie mam. Jestem strasznie wkurwiony. Głównie przez to, że znam wszystkich stawki. Jestem wkurwiony, bo uważam, że wszystkich bym ich pokonał. I byłem najlepiej z nich wszystkich przygotowany. Jakie mają stawki? Ale wyższe niż warto zrobić wędkę. W sumie mam podpunkt w umowie, że o swojej nie mogę mówić, a nie o ich. Więc w sumie 30, 100, 50 podstaw. Różne, nie? A uważasz, że to może Amadeuszowi pomóc w całym tym turnieju, to, że przewalczył 7 no, sekund, pewnie, właściwie 5? Tak, bo on już się nie chciał bić, no nie chciał się bić. Cały dystans, tak? Przewalczył, biegł. Nie, ja powiem wam, że jestem załamany, nie wiem, co mam z tym faktem zrobić. Wiem, że tutaj się dzieją takie jaja, że gdyby chcieli, to Gola z Pasternakiem poszedłby do sędziego głównego, powiedzieli, bije się Christian i koniec, kropka. Bo już takie tutaj różne rzeczy widziałem, no ale...